Informacje z Twojego regionu. GoDaPinfo. I wiesz więcej. Chciałbym poinformować Państwa o złożonym przez Starostwo Powiatowe GoDaPi projekcie. Projekcie pod tytułem Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Obsługi Informatycznej Starostwa Powiatowego w GoDaPi. Jest to odpowiedź na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekt skierowany jest w szczególności do wdrożenia rozwiązań ułatwiających dostęp do ePUAP-u, aplikacji teleinformatycznych dla obywateli poprzez m.in. modernizację i tworzenie odpowiedniej infrastruktury informatycznej i promowanie społeczeństwa informacyjnego. W ramach projektu w naszym starostwie planujemy wykonanie następujących zadań. Pierwsze to wykonanie sieci logicznej budynku starostwa, obejmującej wykonanie sieci komputerowej oraz telefonicznej z dedykowanym zasilaniem elektrycznym do urządzeń podłączonych do budynku. Drugie to wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, które wymaga zakupu niezbędnego sprzętu, tzw. skanera dedykowanego do pracy w systemie oraz serwera będącego podstawą działania obiegu, jak również centralnego UPS-a. Konieczny jest też zakup odpowiedniej licencji oraz usług wdrożeniowych. Trzeci to przetworzenie dokumentacji archiwalnej do postaci elektronicznej, usprawnienie tego działania poprzez szybki dostęp do dokumentacji archiwalnej przez urzędników, a przez to szybsza obsługa naszych mieszkańców. Czwarte działanie obejmuje zbudowanie strony internetowej spełniającej wymogi wynikające z rozporządzenia w sprawie krajowych ram interoperacyjności. Piąte działanie dotyczy stworzenia systemu elektronicznej obsługi radnych, w tym zakupu tabletów dla radnych Rady Powiatu oraz obsługi Rady. I szóste działanie polega na poszerzeniu oferty usług świadczonych za pośrednictwem ePUAP-u. Wszystkie te działania wspomagane będą oczywiście szkoleniami w zakresie wdrożenia, opracowaniem odpowiedniej dokumentacji w Starostwie Powiatowym GoDaPi oraz działaniami obejmującymi e-urząd i oferowane w nim e-usługi. Zaproponowane do realizacji w ramach projektu działania przyczynią się do spełnienia części wymagań wynikających ze zmienionej ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzenia w sprawie krajowych ram interoperacyjności. Projekt będzie realizowany przez dwa lata, lata 2014-15. Jego wartość została oszacowana na około 511 tysięcy złotych. W 2014 roku przewidywana kwota realizacji to kwota 161 tysięcy i w 2015 350 tysięcy złotych. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotacja będzie wynosiła do 85% wartości, czyli około 434 tysięcy złotych. Ze środków budżetu powiatu gołdapskiego do 15% wartości, to jest ponad 76 tysięcy złotych. Informacje z Twojego regionu. GoDaPinfo. I wiesz więcej.